Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Felicjan, no i kolejny odcinek z serii Gotika Zmierzchu Bogów. Szukałem tutaj tego gościa sobie w okolicy, może się jeszcze tutaj przejdziemy raz, zobaczymy, jak nie, to ruszamy w kwestii artefaktów. Bo nie ma sensu jakby specjalnie, wiecie, lecieć tutaj, szukać. Nie ma to nie ma. A być może znajdziemy od razu ten punkt docelowy, gdzie w pewnej jaskini się on powinien pojawić za jakiś czas. Być może też po jakimś czasie dopiero się pojawia, wiecie, tutaj na przykład, nie? Także tutaj odpuszczamy na razie ten temat, aczkolwiek no mamy już wszystkie elementy, także tu się nie ma czym przejmować. Musimy pójść sobie do obywateli Ardei. Także tam się w tej chwili udajemy. I szukamy artefaktów. Hej, człowieku. Nie. Witaj. Nie zawracaj mi głowy, wojowniku. Nagle wzrosła ilość zamówień na mikstury lecznicze. Wszyscy ich potrzebują. Nie mam czasu na nic innego. Odejdź. Dobrze, mogę ci jakoś pomóc? Cóż, możesz. Wyglądasz na wojownika. Jest jeszcze jeden zwany Astis. Chcemy jego śmierci. A co on ma wspólnego z popytem na mikstury lecznicze? Wyzywa wszystkich na pojedynki. Pojedynkuje się całymi dniami, a jego nieszczęsne ofiary przychodzą i błagają mnie o mikstury lecznicze. No nie stój tak. Idź i zajmij się nim. Dobra, pójdę już. Dobrze, pójdę już. Czekaj. Astis. On gdzieś tutaj był rzeczywiście i nie chciał ze mną nawet rozmawiać. Mam coś na sprzedaż? Jakie masz towary? Mówiłem ci, mam tylko jeden przedmiot, tylko jeden! Broń się! Uspokój się, co się stało? Mam dziś dla ciebie bardzo wyjątkowy artefakt. Chcesz go kupić? Wow, coś mi tutaj wywaliło. 1000 sztuk złota, proszę. Tak, proszę. Wyśmienicie. Oto on. Super, tylko że 4000 punktów doświadczenia za ten jeden artefakt też. Wow! Wow. Astis. On się gdzieś tutaj kręcił. Jasne, czemu nie? Jest. Witaj, Astisie. Witaj, Astisie. Wyzywam cię na pojedynek. Zaraz oberwiesz. Ach. Co? Mu się trafiło. O, ale co mnie pociągnął? O. Dobra, już. Ale już gościu raczej nie podziała tutaj, nie? Czyli teraz dopiero widzicie, chcą ze mną gadać, jak trzeba artefakty kupić. Super po prostu. Astis już nie będzie nikogo nękać. Już nikogo nie skrzywdzi. A co z twoimi artefaktami? Coś się znowu psuje. Pierścień Gonza. Spoko. To mamy już dwa. Mamy dwa, potrzebujemy 5. Hildur, witaj kupcze. Wojownik, mam dla ciebie pewne zadanie. Czeka na ciebie złoto, jeśli zdołasz je wykonać. Co to za zadanie? W jaskini, po której grasują bestie, znajduje się pewien osobliwy artefakt. Bardzo chciałbym go zdobyć. Zdobędę go dla ciebie.
Muszę cię jednak ostrzec, wojowniku. Mówią, że bestie zamieszkujące tę jaskinię są po dwakroć silniejsze niż jakikolwiek człowiek. Być może będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby. Znajdę kogoś. Dobra, tylko kto by mi mógł pomóc w tej sytuacji? Może ten gościu, któremu pomagałem wcześniej, co? Może on? I nagle kuźwa miliard misji, nie? Nagle. A może jak on się tam nazywał? Rozwald? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Na pewno. Zajmij się swoimi sprawami. Czyli coś w podpowiedziach będzie? Muszę zabrać artefakt Hildura z jaskini Redok. Znajdę kogoś, tylko mówię, kogo bym mógł tutaj wziąć. Pójdziemy zobaczyć Mark. Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Rozumiem. Jaką masz misję? Moja misja to moja sprawa, wojowniku. Moja misja to moja sprawa, wojowniku. Nie tym tonem, wojowniku. Jesteś tu obcy. To, co tutaj robisz, to jest moja sprawa. Dobrze więc. Uszanuję to. Już lepiej. Mam znaleźć w Ardei pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Magiczne. Magiczne przedmioty. Magiczne przedmioty? Po co? To one wywołują szaleństwo, które opanowało miasto. Muszę zebrać je wszystkie i zanieść do Teodora. Trzeba było tak od razu. Mogę ci pomóc. Jak? Zaginął Severin, jeden z moich wojowników. Od kilku tygodni nie mamy od niego żadnych... Przecież dopiero go widziałem niedawno. On ma magiczny przedmiot, niezwykle uświęcony. Muszę go odzyskać, a ty potrzebujesz czegoś, co on ma. Poszukaj go i przyprowadź do mnie. Możesz zatrzymać, co zechcesz. Dobra. Dobrze, pójdę już. Teraz rozmawiamy. Czyli na pewno masz coś lepszego. Dobra, czyli ty mi nie pomożesz. Kilka tygodni temu coś się to nie trzyma kupy z racji tego, że Severin znajdował się tutaj pod bramą. Ale są tu wilki. Tak nie dałem im rady. Myślałem, że jak wejdę dobrze, to może tak, ale nie. No wilki są po prostu nad wyraz agresywne. Czekajcie. O nie! A ja tam już kurde pogadałem trochę w tej Ardei. Ej. Dobra, jeszcze raz. Zobaczcie, jak tutaj wygląda to w sensie misyjnie, czy ja coś nie pominąłem, ale nie, jest wszystko okej. Okay. Dobra, to po kolei. Hej, człowieku, Teraz tak, bo już muszę zobaczyć od razu, czy ten Severin tutaj dalej stoi? Stoi póki co, dobra. Więc chyba będzie dalej to tak samo wyglądało. Bo to już będą w takim razie trzy, jeżeli to zrobię, nie? Cztery. Odłóż broń. Dam ci popalić.
Dobra. Dobra. Mark. Dobra, pójdę. Severina wiem, gdzie mam znaleźć, także... Bo pytanie, kto mi by mógł pomóc ewentualnie? Bo jestem w Cape Town w sumie, no tak. Jakiegoś pomocnika bym musiał znaleźć. Hej, człowieku, czego chcę? Koniec, no to mamy... Już dwa znalezione. To już będzie trzeci. Dobrze. Chodź za mną. O, Severin, chodź, ty. Ja mam pomysł. Chodź, Severin, idziemy. Chodź, ty mi się przydasz. Ciebie potem oddam dopiero do ten, jak pomożesz mi właśnie... Z tą jaskinią. Czekajcie, ta jaskinia była chyba po tej stronie? Chodź, Severin. W pobliżu Redok. Dobra, to idziemy na Redok, chodź. Przydasz mi się na pewno. Wow. No i mamy pomocnika. Nawet nie trzeba się długo zastanawiać, mamy kogoś, kto mi pomoże, nie? Najgorzej będzie z tymi ogrami, ale jak on weźmie na siebie jakby agro, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jeszcze jakieś topielce. Kuźwa, ile tych... Ej, no ale pomógłbyś trochę, Severin, co jest z tobą? Znowu nie zapisałem. Ja pierciule! Czemu ja tak nie zapisuję tego totalnie? Czemu? Już dwa razy! Ten sam problem, nie? Jeszcze zapisz mi już... Tutaj... Nie zawracaj mi głowy. Dobra, widzicie, dopóki nie tego, to nie da rady. Okej, to jeszcze raz. Hej, człowieku... Czekaj, gdzie ty idziesz? No problem będzie z ostatnim, nie? Tak naprawdę... Ej. Problem będzie z ostatnim artefaktem, bo nie wiem na razie, gdzie go szukać. Dam ci popalić. Nie daj się. Tak, właśnie to. Ale punktów sporo dali za niego. Dobra, idziemy. No bo ja bym sobie wziął właśnie tego Severina właśnie w tym celu, żeby... Wykorzystam go trochę. Bo możliwe, że gdzieś w Redok bym mógł kogoś znaleźć. Ale po co mam się zastanawiać, czy rzeczywiście tak będzie? No jak to co? Koniec? Zapiszmy sobie jeszcze raz. Zaczekaj. Nie. Zapisz. I chodź, idziemy do Redok.
Będziesz mi potrzebny w tej jaskini. Więc cię wykorzystam. Królewskie ziele. A, to tu stąd przylazł ten utopiec. Topielec. Boże, utopiec, topielec. Idziemy tędy. Pokazałeś mu. Dobra, uciekamy. Znaczy w sensie ty... Jakby możesz się tłuc dalej, nie ma problemu. Dobra, jak wziął na siebie chociaż trochę... O, come on! Wow. No i właśnie po to on jest tutaj. Idę do ciebie, Severin. Poradziłeś sobie? Dałeś radę. Nie będzie za tobą tęsknił. Dałeś radę, chłopie. A to jakaś skrzynia była, której ja nie, chyba nie zebrałem. Zabieramy to. Chodź, Severin, mówię, bo ty będziesz istotnym ogniwem tego tutaj zwycięstwa. Szuf! To są ogniste jaszczury? Severin? Bo tutaj temat jest, dymy są. Nie, zwykłe jaszczury. Ouch! No, ouch! Pomóż! Bo te jaszczury nie chcą dać za wygraną. Nie są zbyt mocne, ale są dwa, więc... Nie będzie za tobą. Dobra. Oczywiście znowu muszę się uleczyć. Ej, no. Dobra. O. Już mi się tak przypominało, że... Ja już zabijałem tutaj te topielce, ale to są w innym miejscu trochę, nie? Chodź, Severin, no. Chopie. Pędzę, żeby jak najszybciej zrobić to zadanie, a ty utrudniasz. Bo to ty jesteś jakby... potrzebny bardzo. Severin! Where are you? Ej, Severin mi gdzieś zaniknął. What the fuck? A właśnie trzeba pilnować, żeby one, te dziady, znikały, bo potem nie ma. Po prostu nie ma. Dobra, chodź. Jeszcze zdążyłem 100 punktów wbić, zanim się znalazłem. Ja wiem, że ta jaskinia jest, także to... Już teraz tylko kwestia dojścia, nie? Podejrzewam, że zabicie tych trzech ogrów. A jak nie, to tam zejścia na dół ewentualnie.
No, dawaj. No coraz dalej, nie? Teraz coraz bliżej, to coraz dalej. A potem się do Marka muszę przyprowadzić jeszcze, bo Mark ma z tobą do pogadania, nie? No, dawaj, 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 chodź. O, te topielce to teraz tu w środku. Dobra, mamy dwa zabite. A co te topielce tu? Znaczy, co ten topielec? Chodź. Mark. Znaczy, oe. Chłopie, dawaj tu, pa. Pa, kogo tu masz? Patrz. Pa tu. Patera, patera, patera. No. Bardzo dobrze. Spełnia swoją funkcję, chłop. No ja mu jakoś dużo więcej tego miecza nie wbiję. Ale... Severin, spełniasz swoją funkcję idealnie. Oh shit! Holy motherfucker! Machnął tutaj tym... Pacnął, kurde, tym... Młotem, czy co to tam jest. Wow. Dobra, zapisałem. Dobrze. Muszę od pleców atakować. Jakby on tak spadł na ziemię, ten ogr. Tu są te ściany. Aha, bo on już na mnie się skupił. Chodź, 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 chodź. Severin. Dobrze. Opsa. Oj, 500 punktów za takiego. Coś z niego wypada? Słuchaj, bo jeszcze dwa są takie do zabicia, plus jeszcze tam na dole idziemy zrobić rozwałkę i plus może tego trolla zabijemy. On tu jakoś zejdzie? On nie ma jak zejść. No dobra, kij z tym trollem. Ale oprócz tego trolla, to tu jeszcze mamy dwa ogry. Chodź, Severin. Będziesz tłukł. O, to one dwa we mnie! Dobra, spróbujemy tak troszeczkę... No. Pomóc. Dobra, dawaj, wchodź, 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 wchodź na górę, na górę, na górę! No i co jeszcze? Dobra, to ja tutaj sobie... Pełzaczami próbuję poradzić.
Dobra, musimy się z nimi trochę pobawić tutaj. Kotka i myszkę. Ała! Chodź, panie pełzacz. Dawaj, nie! No pełzacz mnie ściągnął na ziemię! Ajajaj! Gdyby nie te pełzacze, byłoby git! Chyba najpierw się z nimi zajmiemy, żeby nie przeszkadzały. Wtedy się możemy bawić z ogrami. A czekaj, bo jestem zapisany tutaj. Ajaj! Ała! No! Cholera! Severin! Ło! Co mnie machnął? Severin, ty reaguj tutaj szybciej, bo jest źle. Z miejscu zapis jest zrobiony. Ła! Dobrze. Dobra. Czekamy na górę, bawimy się z tym jednym ogrem. Wczuciu babkę. No sobie możemy sobie bić. Tak naprawdę tego ogra stąd. Tego drugiego oczywiście. No tamten nie wiem co się z nim dzieje. Rzuca nim kurde jak Żydem po sklepie. No nie ma tego ogra. Ten ogr chyba tam se stoi, czeka na lepsze czasy. No i dobra. Teraz chodź jeszcze tu, Severin będzie jeden. Patrz, tu jest jeszcze jeden. No Severin, no co jest z tobą? Halo, ziemia do Severina. Dobra, mamy. Najpierw pomożemy Severinowi. Też tu, nie, to nie jest dobry pomysł, bo tam jeszcze będzie pełzacz wtedy. Niech się Severin na razie bije z nim. Ja sprawdzę, co tu jest w ogóle. Czy to będzie artefakt, który ja poszukuję, czy nie. Czekaj, bo ty... Właśnie, bo ty... Mosz. Jakby to. A sobie tego pełzacza jednak pozwolę poskromić stąd, żeby móc ewentualnie pomóc tam w walce. Ała. Jeszcze jeden cios. Pięknie. No.
dobra, no to tutaj będziemy mieli jakby czysty temat. Pokazałeś mu. Dzięki stary, żeś mi tutaj pomógł, bo bez ciebie byśmy tu nie dali rady, nie? Teraz jeszcze pójdziemy zaraz na dół zrobić małą rewoltę. Ale to za chwilę. Źle pancerza. Tylko pytanie, czy to jest na pewno to? Amulet. Co tutaj ja próbuję zrobić? Czy nie jest to gdzie indziej w ogóle, nie? No ale to jest chyba jedyna gdzieś tam jaskinia, która przychodzi mi do głowy. Zresztą w ogóle troll jest. Fajnie by go było ściągnąć. Czekaj, coś tu jeszcze może być. To stąd te kreatury przylazły. Dobra. Zastanawiam, skąd to przylazło, to stąd. Severin nie ma pełnego życia, no aż niemożliwe. Ale przyjął naprawdę sporą dawkę ciosów, więc mógł nie mieć pełnego zdrowia. Dobra, idziemy na dół. Osiedl. Ha, przeżyłem. Dobra, bo wiem, że tutaj będzie propozycja jakby, żeby zabić tego, co nam to zlecił. Więc ja sobie tu pozwolę od razu robić po prostu tak zwaną rzeź. No patrzcie. Aha, o kurde, trafił! Masz kuźwa. Nie waż się mnie atakować! Jeszcze pieniądze zabrał! Bezczelny! No dobra, w tej jaskini na pewno, mówię, mamy tych... tych renegatów. Natychmiast przestań. Ani kroku dalej. I oni są dosyć wytrzymali. Dobra robota. Nie przyda mi się trochę. He, dzięki stary. Dawaj, wstawaj. Gdzie jest mój... Dobra. Chciałbym pomóc, bo... On też nie jest nieśmiertelny. Ała. Dobra, mamy jednego. No nie! Jeszcze raz. Cholernicy są dosyć mocni. Strasznie dużo potrafią wytrzymać, mimo że mam broń do... No dobrą! Dobra, zapis.
Ej, co? Co? Możesz przestać? Dostał w piętę teraz, nie? No nie! O Boże! Pomógłby mi, kurwa, ten dziad Severin. Dobra. A gdzie jest tarcza? Czy tarczę sobie zaraz wezmę, bo mam 12 takich samych. Ale mimo wszystko. Zajmę się twoim złotem. Jeden renegat. No, nie jego. Severin. Ja chcę zabrać to, co z niego wypadło, nie? To się tak sniki biki da? O, tu jest już pomarańczowy. Chodź. Ty, ale nie w tylu. Pojedynczo proszę. Chodź. Pojedynczo to was jeszcze zjadę. No śmieć. No. Oż ty dziadu! Tyle dobrego, że... No i tak sobie możemy, nawet jak będziemy padać, to... 6000! Kuźwa, on zabrał moje siano. Ewidentnie zabrał moje siano. 6000 mi podpierdzielił. Oż ty, dziadu. Nie chcą w ogóle. Więcej ze mną nie zadzieraj. Ani kroku dalej. Ciężka sprawa. Ale nie widzę żadnego artefaktu, jak gdyby, nie? Gdzie ten artefakt może być? Severin, chodź, Severin, ty to byś bił. Dobrze, Severin ogarnia. Bo już są na czerwono. Jako wrogowie, bardzo dobrze. Znaczy w sensie źle, bo jak mnie zabije, to jest lipa, ale... Weźmy sobie, załóżmy tą tarczę w ogóle, bo ja tak bez tej tarczy śmigam. No, kuźwa.
Noż. Śmieciu. Śmieciu. Czemu je tak słabo bije tym mieczem? Przecież to jest dobry miecz generalnie. No przecież mam nim 140 obrażeń. I ja tak mało biję? Severin tam gdzieś spadł na dół. Więc jednak cię dorwałem. Chodź. Ała! No co? Ho, jest tym gościem! Przecież on przyjmuje takie ilości obrażeń! Jakby miał jakiś pancerz, kurwa, zajebisty! Ja 2-3 ciosy i leżę. Ten, kurde, jakby nowonarodzony, nie? Więc jednak cię dorwałem. O, tak! Dobrze, bijesz go. Ała! Wolę odleciał! Dobra. Kupiec. No, nic tego kupca szczerze mówiąc nie ma. Został ten ostatni chrzefuncio. Którego też trzeba iść za. A nie, jeszcze jest ten. Jeszcze tu jest! Jeszcze kilku jest, dobra. Ani kroku dalej. No chodź. Bijemy gościa. Bijesz? Czy nie bijesz? No dobij go! Dobrze! Elegancko. Zajmę się twoim złotem. Masz miksturkę. Severin! Elegancko. Ja też muszę jest sobie jedną wziąć. Jeszcze dwóch zostało, tak jak mówiłem teraz. Trzech! Powiedziałem, odłóż broń! Natychmiast przestań! Trzech! To ja ich tu biję i biję, a ich nie ubywa! Renegat przywódca. Tego będzie najciężej pobić. Tylko warto, by tu było najpierw wybić ich jako obstawę. Dobra, weźmiemy sobie najpierw tego jednego, handlarzynkę. Natychmiast
O, chodź. Ja ciebie tu sobie na spokojnie wezmę. Dobre to było. Oj. Dobra. Nie w kurę, proszę cię. Ouch. Ouch, teraz trafił skubany. No skubany. Złoto. Przyda się. Chyba wezmę sobie broń. O ty! Leczysz się jeszcze? Znowu rozrabiam. Twoja kolej. Jeszcze będzie mi zabierał broń. Sześć koła. Severin, masz. Proszę bardzo. Masz. Proszę bardzo. Bo tu się widzę, lipka zrobiła. No, trochę nas zjechali, powiem szczerze. Mnie atakować. A normalnie, dobrze Severin, dobrze, uczysz się. Ani kroku dalej. Ty no weź przywódcę na siebie. Zabijesz kurę, haha, frajer. Dobra, to jak przywódca idzie na mnie, to ja sobie pozwolę zrobić szybką pomoc. Chodź. Przywódca cienki jest, jak barszcz. Dobrze, bij go tam. A proszę bardzo, jeszcze tarcza jakaś fajna. Ozdobny, szeroki miecz. No to Severin, teraz to jesteśmy tutaj. Aha, czyli nie muszę go w żaden sposób zabijać. Zrobiliśmy tu małą jatkę, nie ukrywam. Ale teraz możemy zbierać wszystko, co tu się da. Gdzie jest artefakt? Gdzie jest ten artefakt? Amulet. Ciekawy. Niemożliwe. O, come on. A jakbym to zrobił magią? No i da się. Można, da się. Pierścień. Młot Kowalski. Piła Młot Kowalski. I co? No tutaj tego artefaktu nie widzę, ale to może jakby nie w tej części po prostu, nie? Jakieś amulety są, ale ostrze jeźdźca. Czyli to jest jakieś w miarę popularna broń. Jeszcze tego trolla tam spróbował dziabnąć. Nie wiem, czy Severin jest na to gotowy, tylko to też jakby wejście chyba jest od innej strony trochę. O, tu jeszcze coś jest. Złamany.
come on. Srebrny kielich. Pierścienie jakieś. I złoto. Mieli tu trochę złota. No i to mnóstwo, ej. Dobra, sprawdźmy się tego trolla na górze i kończymy na dzisiaj, bo coś czuję, że ten odcinek się już trochę ciągnie. Lublińska jagoda. O, tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra, co to jest w ogóle za tarcia ta ozdobna? Silne parowanie tarczą. No to niestety, ale nie dość zużyty, to jeszcze potrzeba jakichś skilli do tego. No bo tutaj jakby wszystko zrobiłem. Chciałbym się teraz dostać wyżej. Ale żeby się dostać wyżej, potrzebuję się dostać z innej strony. To w każdym razie załatwiłem temat. Żeby dostać się z innej strony, to potrzeba się dostać z innej strony. W skrócie. No i gdzie jest ten kurwa Severin? Ja go zaraz zgubię. Aha, on musi dojść najpierw do mnie. Jezus, dobra. Ja sobie tutaj ogarnę, że jestem na artefakt. Kończymy na dzisiaj, także na razie.